Czegoś takiego do tej pory nie było. Znajdujemy się w miejscu wyjątkowym, bo to jest pierwszy sklep na świecie, sklep Almy, który wykorzystuje nasz system. Sam monitor na wózku, który jest widoczny, to jest tylko wierzchołek Góry Lodowej. Zaczynamy się zastanawiać, nie w jaki sposób ten jeden monitor wyświetli przekaz, tylko w jaki sposób zarządzimy całym procesem, który doprowadzi do tego, żeby te 100 tysięcy monitorów było naładowanych, żeby odpowiedni przekaz był na tych monitorach. Jest niesamowicie spersonalizowany. Jest w stanie dotrzeć do milionów klientów każdego dnia. Co decyduje o powodzeniu samego biznesu, to jest to, czego nie widać. Wygląda jak zwyczajny tablet, a tak naprawdę z tabletem nie ma nic wspólnego poza wyświetlaczem. Nasze wyświetlacze przeszły znacznie bardziej drastyczne testy na wytrzymałość, na bezpieczeństwo niż samochody. Nie tylko musi dłużej działać, nie tylko musi być niezawodne, ale musi sprostać wielu wymaganiom. Warunki atmosferyczne, deszcz, śnieg, mróz, upał, wibracje, użytkowanie, dotykanie, przecież tych urządzeń dotykają dziesiątki tysięcy ludzi. Całe nasze urządzenie jest wypełnione żywicą, stanowi to pewien monolit. Zastosowanie systemu to jest bardzo ciekawe połączenie takiej współpracy klienta z samą siecią. Klienci mają świadomość, że zawsze coś ciekawego będą mieli w ofercie prezentowanego na naszym ekranie, w bardzo dobrych cenach. Znaczy jest to coś innego, czego nie ma w innych sklepach, o może tak. I zwraca uwagę, to rzeczywiście. Jeżeli będzie jakaś dobra promocja, to na pewno zwrócimy uwagę i zakupimy. Takie podejście do klienta powoduje, że klient się chętniej związuje z samą siecią, przywiązuje się do niej, ponieważ wie, że zawsze, każdego dnia będzie coś mu ciekawego zaoferowanego. Cieszymy się, że dwie polskie firmy, Alma i Solution SCA, nawiązały współpracę. Dzięki temu nasi klienci będą na bieżąco mieć dostęp do informacji o aktualnych promocjach i nowych produktach. Od samego początku mieliśmy świadomość, jak istotny to jest projekt i jak innowacyjny w skali nie tylko polskiej, ale światowej. To nie jest tylko praca, ale przede wszystkim ogromne wyzwanie, pasja, coś, co powoduje, że sami przekraczamy bariery, których wydawałoby się, że nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Polski rynek jest początkiem. W samej Polsce szacuje się, że jest prawie milion wózków sklepowych, a jest stosunkowo niedużym rynkiem. W związku z tym to, co nas czeka, to jest niesamowita przygoda, ale na skalę międzynarodową.